25 maja wspominamy świętą Magdalenę Zofię Barat, dziewicę. Magdalena Zofia Barat urodziła się 13 grudnia 1779 roku w Joigny w diecezji Sens we Francji. Mimo że w tych stronach był jeszcze silnie zakorzeniony jansenizm, Magdalena została dopuszczona do pierwszej komunii świętej, jak na owe czasy bardzo wcześnie, bo w 10 roku życia. W roku 1795 udała się wraz ze swym bratem do Paryża, gdzie jako kapłanowi pomagała mu w ukryciu przy sprawowaniu sakramentów i w posłudze duszpasterskiej. Kapłan bowiem, który nie złożył przysięgi na wierność rewolucji i jej haseł, był ścigany przez władzę i w każdej chwili groziła mu śmierć. Magdalena ponadto potajemnie uczyła dzieci prawdy wiary. W roku 1800 przybyli do Paryża księża ze Zgromadzenia Serca Pana Jezusa z Tournelly, zwani pakkanarystami. Brat Zofii, Alojzy, wstąpił natychmiast do nich. Stało się to dla Zofii natchnieniem, by założyć podobne dzieło żeńskie, które pod opieką Serca Jezusowego zajęłoby się chrześcijańską nauką i wychowaniem dziewcząt. Pierwszy dom otworzyła w Amiens, tam bowiem mieli swoje kolegium pakkanaryści. Zebrała wokół siebie podobnie nastawione apostolsko kobiety, a w roku 1817 napisała dla nowej żeńskiej rodziny zakonnej konstytucję. Kiedy otworzyła nowe domy w Grenoble i w Belley, została wybrana główną przełożoną zgromadzenia. Jej pierwszym aktem było uroczyste oddanie Sercu Jezusa zgromadzenia wszystkich trzech domów, sióstr i dziewcząt podopiecznych. Pod jej mądrymi rządami dzieło szybko rozszerzyło się po Francji, Italii, Anglii, Belgii i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Konstytucję zgromadzenia zatwierdził papież Leon XII w roku 1826. Kiedy Magdalena żegnała ziemię dla nieba, jej zgromadzenie liczyło 89 placówek i ponad 3,5 tysiąca sióstr. Magdalena Zofia Barat zmarła 25 maja 1865 roku, doczekawszy wieku 86 lat. Założonym przez siebie zgromadzeniem rządziła przez 59 lat. Siostry Sacré-Cœur świętej Magdaleny Zofii Barat są obecne także w Polsce. Pozostawiła po sobie sporo pism, które wydano drukiem w 4 opasłych tomach. Wśród nich najwięcej miejsca zajmują zarządzenia, okulniki, konferencje i listy, których zebrano wprost rekordowo dużo, bo około 14 tysięcy. Jest to prawdziwy skarbiec duchowy, jaki dobra matka zostawiła w spuściźnie swoim duchowym córkom. Jej ciało spoczywa w kościele przy domu generalnym w Rzymie, gdzie dokonała dni swojej pielgrzymki na ziemi. Do chwały ołtarze wyniósł ją papież święty Pius X w roku 1908, a do katalogu świętych wpisał ją uroczyście papież Pius XI w roku świętym jubileuszowym 1925 wraz ze świętą Marią Magdaleną Postel. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Magdalena Zofia wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,